Madziu, co jest lepsze, jedzenie czy seks? Dla ciebie. Nie ma jednego bez drugiego. To znaczy, że co, w trakcie jedzenia, śniadania? Nie. Jak nie, to? Nie, najpierw trzeba naprawdę bardzo ładnie zjeść. Przed seksem? Przed wszystkim. Ja na przykład, jak jestem najedzony, to jestem mniej aktywny. A to zależy, jak najedzony. Kulturalnie. Nie. Chlebek, słuchaj, masło, smalczyk. Nie, to nie jest kulturalnie. To jest, powiedziałabym, ordynarnie. Naprawdę? No normalnie, zwyczajnie, tak wiesz. Aha. Ale jak myślisz o seksie, to też myślisz o innym jedzeniu. No dobrze, ale jak masz do wyboru? Wyobraź sobie, że masz suto zastawiony stół i obok w łóżku leży twój fantastyczny mężczyzna. Nie. Suto zastawiony stół, zero. On nie może konkurować z moim mężczyzną. Aha. Ten stół musi być zastawiony. Aha. Celowo. Z przemyśleniem. Okej. No to teraz jest dobre przejście do pytania, czego byś nie wzięła do ust? W jednym i w drugim. Muszczku. Muszczku? Wyobrażasz sobie faceta bez muszczku? Oj, wyobrażam sobie. No wiesz, oglądam TVN24.